zostaliśmy odesłani do Nevermore, czyli do szkoły Wednesday i Inet. Oczywiście cały czas szukaliśmy ich, jednak do tej pory nie udało nam się znaleźć Wednesday. Inet zachowywała się dosyć dziwnie, dlatego trzeba odnaleźć Wednesday i poprosić, by pokazała nam całą szkołę. Kita, to jest jakieś tajne przejście! Właśnie odkryliśmy tajne przejście w bibliotece na części smoków. Tam na 100% będzie związanego coś ze smokami, no chodź! A jak będzie pułapka? No to w nią wpadniesz, dlatego będziesz pierwszy, chodź. Nie, ty pójdziesz, ty idź pierwsza. Żartujesz sobie, absolutnie no dobra, nie, ja jeszcze pójdę. W jakieś dobra, pajęczyny poczekaj. Wpadnę. O, ja mam latarnię, będę ja tam świecić. Ja się z nim umiem wyplątać. Idziesz, idziesz za mną, spokojnie. Jest ci zimno, nie wieje ci po kostkę? Jak, no, no może trochę, spodnie muszę założyć, no. No, tak trochę. Dobra, dobra, chodź Muffinka na górę, słuchaj, słuchaj, patrz, o, postawiłem latarnię. Chodzimy wow. Tam czy nie? No, czy no, jakieś no. Drzwi? Tak, tak, tylko wiesz co, poczekaj, stój. No. Ja się odsunę, hehe. No nie, na no, idziesz pierwsza. Nie, nie, zmieniłem zdanie, proszę bardzo, możesz iść pierwsza. Ja zabieram swoją latarnię. To jest tylko tak, wiesz, bo tchórze idą przodem, czyli ty, proszę bardzo, zapraszam tu pana tchórza. Ale nie zepsułem tego sufitu. Nic nie widziałam. A, no to super, dobra. Muffinka, idź, idź pierwsza, słuchaj, chodź, chodź, chodź. I, dobra, albo na 3-4. Dobra, 3-4. Ej, ej. A, sorry, a, sorry, ej, sorry, 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 nie. Dobra, to ja idę sam. Ej, no weź, Kitek, nie. Puść mnie. Nie, no, au. Nie, no przestań. Wow. Ile różu. Czy to jest są ciasto? Aksoloty. Ten różowy jest mój, rezerwuję. Takie aksoloty. Muffinka, tu są ciasta, zobacz. Jakie ciasta? No ciasta, tutaj są, zobacz. Nie? Co a to można je do góry nogami obrócić. Klasa jedzenia ciast? I patrz, zobacz, zobacz. Co? Zobacz, do góry nogami ciasto. Dawaj wszystkie tak. Ej, powiedz, wszystkie. A to są jakieś może mikstury? Czekajmy, kot, co? Mikstury to są jakieś, czyli oni to robią świeczki, Muffinka, różne świeczki. Napoje i mikstury. I jednocześnie jaki sprawdzają mikstury? Na królikach doświadczalnych, bo tu jest jakieś łóżko, czyli sądzę, Muffinka? Że... Co? Muffinka, spójrz. Jakie mikstury? To są zwykłe świeczki. Podpaliłeś te mikstury, kiedy to może być łatwo palne. To są weź świeczki. To są świeczki. Aj, no jej. Łomatko, właśnie o tym mówiłam. O tym mówiłam. Wpuścić cię gdzieś. No Kitek, przybyć się inkognito. Szukamy Wednesday. Akseloty to są. Śliczne są. Halo. Kitek, a ja mogę mieć takie akwarium w domu? Gdzie w domu? Tutaj u nas? W Muffinkowie. Nie wiem. No. Muszę się zastanowić. Ja będę mieć takie akwarium, ty możesz przychodzić popatrzeć. Nie, no zrobiłbyś mi takie. Ale tylko są dwa? Gdzie jest reszta? Kitek, słuchaj, nie było ich więcej? Nie mamy czasu. Kończy nam się czas, a Wednesday jeszcze nie znaleźliśmy. Musimy dobra, zobaczyć, słuchaj, gdzie słuchaj, ona jest. Jom, jom, ojej, ojej. Przestań nie jeść to ciasto, Kitek nie ma oczu. Tak. Ej, no weź, ja też chciałam kawałek. Dobra, poczekaj, a możemy stąd wziąć? Patrz. Co ja o, nie, nie, ej, o! Co ty robisz? Czemu ty się... Czemu ty siedzisz na dywanie? Co no ty robisz? No jest tak mięciutki. A czemu ty stawaj. Siedzisz na dywanie? Dawaj, idziemy, słuchaj. Idziemy. Słuchaj, znajdziemy zaraz wow. Wednesday. Ja bym... O, czekaj, słyszysz? Ej, to chyba był dzwonek. Jaki dzwonek? Na lekcję. Na przerwę. A nie, na przerwę. Właśnie, na przerwę. Chodź, czekaj, chodź do tego. Znajdziemy Wednesday. Zostawcie kciuka do góry, jeśli uwielbiacie piątki. Czyli piątki, weekendu, początki. No, wyłaź! A, chcesz zamknąć za sobą, dobra. Nie chciałem ciebie tam zamknąć, ale niechcący mi się nie udało. Ale jesteś niemiły. Muffinka! Dobra, chodź, chodź, idziemy teraz znaleźć... Muffinka, zobacz, stoję na głowie! Kitek. Tak? Nawet biblioteka ci nie pomoże, żebyś był mądrzejszy. Chodź, wychodzimy przestań stąd. Przestań mnie obrazić. Jaka, ty jesteś niemiła. No chodź, Kitek. Muffinka! Co? Zobacz, co się znalazłem. Stało? Nie straszy mnie, Kitek. To jest żaba. A nie, to jest aksolot. To nie jest żaba, to jest różowa żaba. Nie, to jest aksolot. Masz wiaderko? Słuchaj, właśnie weźmy go. Przecież weźmiemy go po prostu i on będzie moim akwarium. Muffinka, mam wiaderko. Znalazłem wiaderko. Potrzebujemy wody. Znajdź wodę i go bierzemy szybko ze sobą. Czekaj, Kitek. To wiaderka? Nie ruszaj nie się. Musisz wody nie ruszaj się. Znaleźć, Muffinka, wodę. A to nie mogę go tak po prostu do tego wiaderka wsadzić? Nie mogę go wsadzić, on wody potrzebuje. Halo, ma ktoś tu wodę? Halo. A jeśli napluje? Co? Jeśli napluje do tego wiaderka? Ciekawe się, stuknij w głowę. I ty mówisz. No. I ty mówisz, że ja jestem głupi. Nie no, przecież on tutaj się męczy, on potrzebuje wody. Muffinka, tu jest woda! Wodę o, znalazłem! Idę, chodź idę. Tu szybko! Zobacz, czekaj. Tutaj jest! Tu, gdzie? Tu, no. Nie taka łóża? No mateczko. Dobra, nie pogardzę. No tu trzeba go odnieść do właściciela pewnie. Uciekł z akwarium. Nie ruszaj się, nie ruszaj. A, wow! Udało się! Wow, wow! Mój pierwszy akselat w życiu złapałam! Pierwszego akselata! Ojej, a cię krótce! Zobacz, jaki on jest słodki! Nazwę go Ponczuś, bo jest taki słodziutki jak lukier z pączka normalnie. Nasz muffinkowy plecaczek numer 1 i... Nasz muffinkowy plecaczek numer 2. Różowy i fioletowy. Który byście wybrali? Koniecznie napiszcie w komentarzu. To chodź, Kitek, razem z akselatem poszukamy Wednesday. Może nam łatwiej pójdzie, w sumie wtedy rzucamy się w oczy. Ale to musimy tu wracać, tak? Wiem. Tutaj? Może chodź zapytamy z powrotem i nic. Gdzie były sale? Poczekaj, tutaj były, tu jest ten. O, tędy, chodź, 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 Muffinka. Idziesz? Halo, jest tu ktoś? Dzwonek był. Gdzie są wszyscy? Zamykam drzwi. O, mateczko! Co ty zrobiłaś? Nie, stój! Weź wodę! Wodę, stój. Wodę! Już, wodę. Poczekaj, akselocie! Nie ma
mogę się skupić. Na wodę, nie drzwi, tu. Jak daj mi wiaderko. Ja nie wiem, no tutaj musisz na wodę nacisnąć. No naciskam. No na wodę. Na no, tom, tu jest źródełko, tu gdzie jest ta latarnia. A tu? Okej, okay, dobra. Nie ruszaj się, już cię ratuję. Dobra, wiesz, ja cię kręcę. Odłożę. Pełne wrażeń. Zobacz. O, ja cię kręcę, Mufinka, przestań już tak robić. To jest cena Inet. Skończyła już lekcję, zobacz. I się przebrała już nawet. Eni, czemu? Halo, Enid, wracaj tu, ej. Poczekaj, gdzie uciekasz? Halo, Enid, czy ona nas nie widzi? A jeśli wy chcecie dołączyć do najsłodszego filmu na całym YouTubie Mufiny Kany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. Poczekaj, Inet, czekaj na mnie. Halo, ej, co ty robisz? O, ja cię kręcę, no nie, ja nie mogę, no. Cześć, 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 co tam u ciebie? Hejka, słuchajcie, przepraszam, przepraszam was, że przed wami uciekałam. I przepraszam, że w sali się do was nie odezwałam. No bo pan profesor nastraszył nas, że nie możemy w ogóle się odzywać na jego zajęciach. Kompletnie. Nie no, spoko, Inet, Kitek, co ty robisz? Kitek, skup się, coś do ciebie mówią. To co, halo, Inet, nie przejmuj się, my naprawdę nie mamy urazy. Słuchaj, mamy do ciebie sprawę, szukamy. Szukamy muchy. Kitek, kogo muchy szukamy? No kogo szukamy, geniuszu? No muchy! Wednesday, szukamy Wednesday, widziałaś ją gdzieś? Wiesz, nie przejmuj się, żabko, znajdziemy ci muszkę. Wednesday chyba dzisiaj nie było w szkole, stwierdziła, że musi szukać jakiegoś dziennika czy coś takiego. Ale miło mi was zobaczyć w ogóle, strasznie się cieszę, że przyszliście. Pokazałabym wam Nevermore, ale niestety... O, słyszycie? To dzwonek, muszę wracać na lekcję. Słyszysz, Kitek, ona szukała jakiegoś dziennika i dzisiaj w szkole nie było. Kitek, zostaw to. Żabę, ale ona słodka, to jest chyba bardziej ropuszka. To są moje żabki, proszę zostawić, nie chciałaś im znaleźć muchy. Dowiedziałaś się czegoś czy nie? No, że dzisiaj szuka jakiegoś dziennika, ale nie spytałam się gdzie. Jakiego dziennika znowu? Czy ma, a muchę załatwiłeś? Załatwiłeś muchę czy nie? Kolejna matka, jak się straszyła, a to tylko żabcia. Jaka jesteś słodka. Mufinka, masz tą muszkę czy nie masz? Czekaj. A przypadkiem, Kitek. Tak? No to Kitek, co my robimy? Wednesday poszła szukać dziennika. Kitz poszła szukać dziennika przy lawie. Przy lawie, Kitek? Słyszałeś tą żabę? Ja się biję z dużym slajmem. Poczekaj, no, no żaba mi coś powiedziała. Powiedziała, że poszła szukać dziennika przy lawie. Przecież lawa była na samym przejściu. Chodź, Kitek, chodź, poszukamy Wednesday. Przy lawie? Tylko żebyśmy tam nie wpadli. Której lawie? O nie! Czekajcie, ścieżka prowadzi tam, więc to pewnie będzie tam. Chodź, pójdziemy ścieżką. Ale gdzie mamy iść, Mufinka? Szukamy dziennika, znaczy szukamy Wednesday, która szuka dziennika, czyjkolwiek dziennik to jest. Powiedz mi, gdzie to jest. Mufinka, poczekaj na mnie, halo! Idziesz? Ale to poczekaj, dasz mi sekundę? Sekundę mi dasz, dobra? Na co? Bo ja muszę coś zrobić, dobra? Kiedy nie mamy czasu, czas nam się kończy. Dobra, dobra, a już, okej, okay, już idę, nieważne, chodź. Nie było tematu. Żabcio, papa! Ile zaczęła kolejną lekcję. Okej, okay, jesteśmy przy pierwszym miejscu, sądzę, że to tutaj się ścieżka kończy przy tej lawie. Mufinka, nie kończy się tam, zobacz tam też, jest lawa. O czym ty mówisz? Wednesday, gdzie jesteś? Halo, Wednesday, o, Wednesday. Patrz. Cześć, ej, halo, Wednesday. Hejka, to ty, to naprawdę ty. O nie, to znowu wy, naprawdę, co wy tutaj robicie? Przyniosłem ci żabkę. Kitek. No nie. Co? Musimy się z tobą przywitać i podziękować ci za twój trochę creepy prezent dla nas. A, tamten. Dlatego przyniosłem ci żabkę. Dzięki. Całkiem urocza jest. Słuchajcie, jestem zajęta, szukam w tym momencie dziennika. Dziennika, bardzo mi zależy na czasie, więc muszę kończyć. No ta żaba wie, że szukasz dziennika. Wiesz o tym? Wiem, bo jej to powiedziałam. Tak jest... jak cię polubiła, zobacz, liże ci stópki. Ta żaba to jest nasza... O nie, żabciu, uważaj na siebie, ja cię kręcę, prawie wpadłeś do lawy. Co ty robisz? Ja nie mogę. Uuu, co to jest, skrzynia? Uuu, fajna, ale ładna. Ta żaba jest naszą profesorką, papier, ale nie mów mu tego. Super, mam dziennik. Dziennik trzeba wrócić do lawy. Kitek, już znalazłeś dziennik? Gdzie ty go znalazłeś? No tutaj był, przecież w skrzynce. Ja dzisiaj go cały dzień szukam, gdzieś ty go znalazł. No tutaj jest skrzynka i tutaj trzeba go do lawy wrzucić. Daj mi to! 3, 2, 1, co? Daj no przestań. Mi to! Proszę bardzo, ja nie mogę, jak agresywna, jak zwykle. Co tu się dzieje? O mateczko. Czapcio, gdzie jest moja żabka? Halo? Chyba do lawy wpadła, Kitek. Żartuję, jest tutaj. A, cześć. Nie, uważaj, ja cię kręcę. No i co masz napisane na tym liście? Kieruj się w stronę zamku, tam twoja zagadka zostanie rozwiązana. Zamku? Jakiego zamku? Przecież tu nie ma zamku, Kitek. Widziałeś taki zamek? Zamek? Ja nie widziałem, skąd ma wiedzieć, gdzie jest zamek. Ja widziałam. On jest prawdopodobnie prosto. Idziecie ze mną, czy tchórzycie? Idziemy, Kitek, co nie? Nie możemy iść. Nie możemy, Mufinka. Zobacz, żabka mi uciekła. Kitek, ja chcę iść. Ja chcę pomóc Wednesday. Ale wrócimy po żabkę, tak? Nie. Jak nie wrócimy? Nie, profesor! Nie, to nie, to ja też idę. Na razie. Jestem obrażony. Patrz, jak to nas jest daleko. Nie rozmawiam z tobą. Wow! Nie, ja cię kręcę, ale moje statyczne.
Majestatyczna to była moja żabka. O, to jakieś zwykłe zamczysko to jest. Patrz, kartka miała rację. Ale to jest ładne. Ej, może zamieszkamy tutaj, Kitek? Patrz, będziemy być blisko Nevermore. Kitek, chcesz być księżniczką, czy co? Możliwe. Księżniczką, i bym miała ścianę aksolotów. Czekaj, Wednesday! Nie nadążam za tobą, poczekaj! Możecie się pospieszyć, naprawdę nie mam całego dnia. Muszę rozwiązać zagadkę, którą mam dzisiaj do rozwiązania. No już idę, nie prze... już przestań. Dobra, biegamy. Halo, jest tu ktoś, halo! Uważaj, Kitek, bo się zgubisz, to jest labirynt! Luizy, Zonko!